Jeszcze może poproszę. Jest dzisiaj z nami dyrektor do spraw stosunków międzynarodowych Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, pan Ignacio Socias, którego gościliśmy 21 października 2021 roku na sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji podpisania deklaracji weneckiej. Zapraszam, panie dyrektorze, do zabrania głosu. Tak. I poproszę panią tłumacz. Thank you very much, Mr. Marshal, First Authority of the Local Assembly, and all authorities present here for this invitation. Panie Marszałku, Pani Przewodnicząca, wszyscy samorządowcy, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. I think that the recent happenings in the world, and especially in this part of the world, have proven how prophetical the Venice Declaration have been. Myślę, że ostatnie wydarzenia, które mają miejsce na świecie, a zwłaszcza na wschodzie Europy, dowodzą, jak profetyczny charakter ma deklaracja wenecka. Because first in the pandemic, and then in this difficult situation we are going through, families have been the first solution for so many problems. Ponieważ zarówno podczas pandemii, jak i teraz, w trakcie tej trudnej sytuacji, która nas wszystkich dotknęła, rodziny są pierwszą odpowiedzią na wszelkiego rodzaju problemy. During the pandemic, families were ready to stay at home with their children, taking care of their education, with parents working from home, and taking all the burdens that they should have usually shared with other social entities. W trakcie pandemii to rodzice zostawali w domu z dziećmi i pracowali z domu, przejmując na siebie ciężar, który zazwyczaj dzielili z innymi instytucjami pomagającymi rodzinom. And they showed they were ready for it. Pokazały, że są gotowe. Now we are so surprised with this new situation that sometimes we don't know how to face. But once more, if we can say that so many Ukrainians have felt hosted, not as refugees, but as members of the family, is because families in Poland and in some other countries are really strong. Teraz w sytuacji, z którą nie bardzo wiemy, jak sobie poradzić, mówimy o tym, że Ukraińcy, którzy przybywają do Polski, nie są uchodźcami, a są gośćmi. Dzieje się tak dlatego, że polskie rodziny są silne. Even in countries of Northern Europe, for instance, where people are supposed to be cold and distant, I've seen many families taking their cars and going to the Ukrainian border without even knowing what they were going to do there. I nawet w krajach znajdujących się na północy naszego globu, o których mówi się, że są zimne i zdystansowane, widziałem rodziny, które wsiadały w samochody i jechały po uchodźców z Ukrainy na granicę. We are celebrating Pope John Paul II today also. And it was him who said very, very clearly that families are the future of humanity. The future of humanity is forged in the family. Wspominamy dzisiaj papieża Jana Pawła II, który powiedział, że rodziny są przyszłością i fundamentem Europy. Przyszłość Europy wykuwa się w rodzinach. So I feel we should think not only of the past and the present, but above all, we should think about the future. And in the future, families will have this prominent role to put things back in its place. Zatem powinniśmy myśleć nie tylko o teraźniejszości i przeszłości, ale również o przyszłości, którą będą w stanie najlepiej ukształtować rodziny. That is why I think not only Poland as a country, but this region
as the first signers of the Venice Declaration, have a very important role to play in the future for the whole of Europe. Nie tylko Polska, ale również województwo kujawsko-pomorskie jako pierwszy sygnatariusz deklaracji weneckiej ma ważną rolę do odegrania. We have many other signatories in Europe, but this is the only Polish region, the only region in Central Europe, and Poland, I think, has this very significant role to play. Deklarację podpisało wielu sygnatariuszy z Europy, natomiast województwo kujawsko-pomorskie jest pierwszym regionem z tej części kontynentu, który ją podpisał. I myślę, że to oznacza, że Polska ma bardzo ważną rolę do odegrania. That is why we awarded the government of Kujawsko-Pomorskie last February with our award, IFFD award, to encourage them to be aware and to fulfill this role. Dlatego też w lutym tego roku uhonorowaliśmy Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naszą nagrodą, nagrodą Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, po to, aby zachęcać władarzy regionu do kontynuowania prac. And I am very glad to say that they are doing very well, but as we all can see, there is a lot of work ahead. Jak wiemy, radzą sobie bardzo dobrze, ale widzimy też, że jest jeszcze wiele pracy, którą należy wykonać. So my congratulations for what you are doing, but most of all, my encouragement for the future. When the war ends, when this invasion ends, we need to be ready, because our families will be ready. Thank you very much. Zatem gratuluję Państwu tego, co udało się Państwu do tej pory osiągnąć i zachęcam do dalszej pracy, ponieważ kiedy zakończy się wojna, kiedy zakończy się inwazja, nasze rodziny będą gotowe i my będziemy gotowi. Dziękuję. Bardzo dziękuję.